Krakowskim, w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkaliśmy się tutaj dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Pomorskiego. Są gospodarze, pan dyrektor Tadeusz Jędrzejczyk. Pani Anna Pisarz. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na wykładzie otwartym, o tym się nie mówi, dotyczących wad letalnych płodu, wad embriopatologicznych. Dzisiejsze spotkanie zainauguruje wystąpienie pana marszałka Mieczysława Struka. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za otwarcie drzwi Urzędu Marszałkowskiego, żebyśmy mogli mówić o społecznym, obywatelskim, oddolnym projekcie O tym się nie mówi. Panie dyrektorze. To my dziękujemy za inicjatywę do tego, żeby w formie otwartego wykładu dać informacje dla tych wszystkich, którzy tej informacji szukają. Myślę, że prelegenci zapewnią tu właściwy poziom. No jednocześnie informuję, że ze względu na wciąż powracającą nam kolejną falą pandemii mamy formułę hybrydową, ale bardziej sieciową w zdecydowanej większości. W związku z czym natomiast na tyle, na ile to będzie możliwe, postaramy się być interaktywni, a ewentualne pytania, uwagi będziemy zapewne do nich wrócimy później. Mamy tą możliwość tutaj zaprosić Państwa do wysłuchania materiału naprawdę z pierwszej ręki. Czyli po prostu od ludzi, którzy to przeżyli, od matek, które to przeżyły i też ze środowiska lekarskiego, od pana doktora Macieja Sochy, który ma też możliwość zapobiegania po prostu szerzenia się dezinformacji wokół tego tematu. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Trudno podczas telewizyjnych setek albo kilkuminutowych wywiadów streścić całą wiedzę medyczną, którą latami zdobywają studenci medycyny, a później praktykę w gabinetach lekarskich. Dzięki właśnie tej formie, czyli otwartemu wykładowi medycznemu dla niemedyków, czyli dla dziennikarzy oraz obywateli, właśnie którzy w tej chwili nas oglądają w mediach społecznościowych na różnych profilach obywatelskich. Serdecznie Was pozdrawiamy i trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło technicznie, bo będziemy się łączyć z panią doktor Parzyńską z Warszawy. Także tutaj w Gdańsku witamy pana Macieja Sochę, gdańszczanina, bo nawet nie wiem, nie zdążyliśmy się poznać. Pan doktor Maciej Socha pracuje w Bydgoszczy i w Gdańsku oraz pani doktor Anna Michalik-Położna z dużym doświadczeniem, a to za chwilę będziemy Państwu zdradzać więcej informacji. Teraz chyba wypadałoby oddać głos gospodarzowi, panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, za co naprawdę serdecznie dziękujemy, za to, że wpuścił nas w swoje tutaj gościnne progi. Szanowni Państwo, minął już ponad rok od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, którego treść wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała burzliwe protesty. Mimo pandemii na ulice miast wyszły wówczas tysiące osób protestując przeciwko ograniczeniu praw kobiet, rodziny i wolności jednostki od poniżającego traktowania. Niedawna tragedia, która wydarzyła się w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, uświadomiła nam, że problem nie jest rozwiązany pomimo zapowiedzi inicjatywy legislacyjnej. Obecna sytuacja wzbudza poczucie zagrożenia, a to dodatkowy stres dla przyszłych mam i całych rodzin. Już teraz widać, że stres ten wpływa na decyzję o posiadaniu dziecka i pogarszanie się wskaźników demograficznych. Samorząd Województwa Pomorskiego stara się od lat z pełnym zaangażowaniem, na miarę posiadanych zasobów i przyznanych kompetencji, wypełniać rolę gospodarza dla swoich szpitali. Co roku angażujemy dziesiątki milionów złotych w utrzymanie i rozbudowę naszych szpitali, nowy sprzęt medyczny i programy zdrowotne. Dlatego pozytywnie odpowiedzieliśmy na wniosek organizacji społecznych i udostępniliśmy miejsce dla tego typu spotkania. Bardzo ważna jest dziś rzetelna wiedza na temat zagrożeń zdrowotnych przyszłych mam, ale również sytuacji, w jakich znalazł się personel medyczny. Tego typu otwarte wykłady z udziałem specjalistów i praktyków, takich jak lekarz i położna, to okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale lepszego zrozumienia warunków, w jakich oni dziś pracują. To oni na co dzień pomagają kobietom w ciąży i
i towarzyszą im w tym najpiękniejszym wydarzeniu w życiu, jakim są narodziny dziecka. Nierzadko też są zmuszeni podejmować wspólnie także te trudne decyzje. Niezależnie od otwartego wykładu, który za chwilę się zacznie, będę zachęcał Państwa do dalszych działań na rzecz większego bezpieczeństwa kobiet. Mam nadzieję, że doczekamy się powszechnie oczekiwanych regulacji prawnych. Szanowni Państwo, mamy to nagrane. Pan Marszałek Województwa Pomorskiego, będziemy trzymać Pana Marszałka za słowo, czyli to nie koniec. Będzie jeszcze, będą kolejne spotkania i kolejne działania na rzecz wspierania kobiet. A teraz poprosimy o słowo wstępne do tej naszej debaty naukowej Panią dr Annę Parzyńską. Będziemy się łączyć hybrydowo za pomocą Zooma z Warszawą. Dzień dobry Pani doktor. Pani doktor jest specjalistką położnictwa i ginekologii na pododdziale medycyny płodowej oraz pracuje w poradni badań prenatalnych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słyszymy. Słychać, tak? Super. A czy Państwo na profilach słyszycie dobrze? To też prosimy o informację. Oddaję głos Pani doktor. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że Urząd Marszałkowski zgodził się na taką inicjatywę i z tego powodu możemy opowiedzieć, jak z naszej perspektywy wygląda sytuacja po ogłoszeniu wyroku 22 października 2020 roku. Długo się zastanawiałam, w jakiej formie to powiedzieć, bo niestety te kilka minut to za mało, żeby objąć całością problem. Więc postanowiłam, że przytoczę zdania pacjentek. Pacjentek, o których zapytałam, jak one się czują po zmianie prawa aborcyjnego. I oto kilka z nich. Debata wyciągnęła na wierzch historię strasznych chorób. Jestem bardziej świadoma i bardziej się boję. Mam 40 lat, jestem po 9 cyklach zapłodnienia in vitro. Nie udało się, już się nie będę starała. Pogarda dla innego człowieka, chęć totalnej kontroli, torturowanie niewinnych. To są moje odczucia po usłyszeniu wyroku. Poczułam się jak maszynka do rozrodu. Moje życie i zdrowie nie są nic warte. Przygnębiło mnie, że pogłębiamy wojnę polsko-polską. Nie naprawiamy, powodujemy tylko wkurwienie rzeszy ludzi. Nie chcę mieć w tym kraju dzieci. Chcę się wyprowadzić. Boję się iść na USG i test PAPPA. Zrobię, ale czuję, że to bez sensu. Wiem, że nie jest, ale tak czuję. Zaczęłam się bać. Zabrano mi brutalnie poczucie bezpieczeństwa. Jakby ktoś siłą wyciągnął mi poduszkę w najmocniejszej fazie snu. Najbardziej zabolał widok kobiet, które to poparły i mentalnie napluły mi w twarz. Poczułam lęk, poczułam złość, boję się. Poczułam bezradność. Poczułam się zlekceważona, postawiona pod ścianą, uznana za niewystarczająco rozwiniętą, by decydować o sobie. Do lęku związanego z ciążą i macierzyństwem doszedł jeszcze kolejny. Poczułam się samotnie w kraju, w którym nie mogę decydować. Także to są wypowiedzi pacjentek, które były w bardzo różnej sytuacji. Były takie, które się starały o ciąży, były takie, które były we wczesnej ciąży, zaraz przed badaniami prenatalnymi. Były też takie, które w związku z wyrokiem postanowiły tych starań zaniechać. Bardzo dużo mówiło o utracie poczucia bezpieczeństwa, o takiej przemocy mentalnej, przemocy związanej z tym, że są
zmuszone do tego, żeby kontynuować ciążę w momencie, kiedy usłyszą tą tragiczną diagnozę o nieprawidłowościach u płodu. Większość z nich wypowiadała się w sposób taki, że to jest niewiarygodne, że w XXI wieku w Polsce takie prawo zostało wprowadzone. Perspektywa lekarzy niestety nie jest lepsza. My tak naprawdę uprawiamy bardzo trudny i stresujący zawód i samo bycie lekarzem, praca na sali porodowej, praca z pacjentkami ciężarnymi jest pracą stresującą. Jeżeli dodatkowo do tych decyzji, z którymi mierzymy się na co dzień, dochodzi oddech prokuratora na plecach, wtedy dużo trudniej i zdecydowanie mniej klarownie podejmujemy takie decyzje. Nikt nas na studiach nie uczył, że w grę będą wchodziły ideologie, będzie wchodziła religia albo polityka i że to też będzie wpływało na to, jak będą podejmowane decyzje. Rozmawiałam z kolegami i oczywiście są ci bardziej odważni albo ci, którzy zdecydują się postępować wbrew prawu albo pomagać mimo wszystko, ale niestety znamienna większość i nie ma co ich za to dziwić i winić i nie ma się co temu dziwić. Będzie się bała, nie będzie chciała podejmować takich decyzji, będzie unikała pacjentek z takim problemem. I niestety tutaj wyróżnia się kolejny problem, który pojawił się w związku ze zmianą prawa, czyli kwestia badań prenatalnych. Tutaj jedna z pacjentek powiedziała, że boi się iść na USG, boi się testu PAPA i z jednej strony wie, że jest to potrzebne, a z drugiej ma poczucie, że to jest bez sensu. I te głosy pacjentek, które mówią o utracie zaufania do lekarzy, czyli kwestia badań prenatalnych, z jednej strony problem, który z jednej strony problem, który polega na tym, że pacjentki nie będą chciały robić badań, ponieważ skoro nie jest możliwe już zakończenie ciąży z uwagi na trwałe i nieodwracalne uszkodzenie płodu, to te badania nie są konieczne, co jest oczywiście nieprawdziwym myśleniem. Znaczy, jakby oczywiście te badania są potrzebne. A druga perspektywa to taka, w której pacjentka no niestety nie do końca ufa lekarzowi. Boi się, że skoro prawo jest zmienione, to lekarz będzie zatajał przed nią informacje na temat stanu zdrowia płodu. Ostatnie wydarzenia z przyczyny na pewno tej sytuacji nie poprawiły i niestety pogłębiły ten brak zaufania, który według mnie no niestety zgotowało nam państwo, ponieważ przez to, jak wygląda aktualna sytuacja, my lekarze nie możemy leczyć zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej. Nie możemy pacjentce zaproponować terapii, tak, bo to jest terapia. Nie możemy pacjentce dać opcji wyboru. Nie możemy jako lekarze dać tego, co jest dla nas i dla naszej pracy zawsze było bardzo ważne, czyli tego wsparcia, tego, że jesteśmy z pacjentką, że
chcemy ją leczyć z aktualną wiedzą medyczną. I ta piękna dziedzina, jaką jest medycyna płodowa, która bardzo rozwinęła się w ostatnim czasie i mamy bardzo dużo możliwości zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, jak i takich, które pomogą nam i pomagają nam decydować, jak zakończyć ciążę, jak prowadzić ciążę u chorych płodów, jak i niestety w niektórych przypadkach zakończyć wcześniej ciążę z uwagi na nieprawidłowości, które występują. Także olbrzymi cios zarówno dla kobiet, jak i dla rodzin, bo oczywiście są również głosy mężczyzn, którzy martwią się o swoje żony, którzy martwią się o swoje córki. I dla nas lekarzy, zarówno dla rozwoju medycyny, jak i dla tego, jak my chcemy i możemy prowadzić nasze pacjentki. Także bardzo dziękuję za to, że miałam możliwość powiedzenia o tym, jak to wygląda ze strony pacjentki, ze strony lekarza. I gorąco zachęcam do posłuchania wykładu pana doktora Sochy na temat wad wrodzonych, wad letalnych płod. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani doktor. Pani doktor Anna Parzyńska jest współautorką projektu O tym się nie mówi. To jest projekt obywatelski, oddolny i właśnie z tej inicjatywy spotkaliśmy się tutaj w Urzędzie Marszałkowskim. Pan doktor Maciej Socha, który za chwilę będzie poprowadzi wykład, panie doktorze zapraszamy, również jest współautorem tego projektu. Po co my robimy ten projekt? Po to, aby tak naprawdę uświadomić osoby, które nie wiedzą, czym są wady płodu, aby wiedzieli, o czym w ogóle był ten zakaz, czego dotyczył ten zakaz. Tytuł wykładu pana doktora Macieja Sochy to O tym się nie mówi, wady śmiertelne, nieuleczalne. Dzień dobry państwu. Nazywam się Maciej Socha, jestem specjalistą położnictwa i ginekologii. Mam też specjalizację szczegółową z ginekologii onkologicznej i perinatologii. Perinatologia to medycyna matczyno-płodowa, a więc ta z dyscyplin, która dla mnie jest jedną z najpiękniejszych dziedzin, w której można się rozwijać i pracować. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym projekcie, jakkolwiek to naprawdę mocno powiedziane, że ja w nim uczestniczę, ja po prostu dzielę się swoimi doświadczeniami, które wynikają z tego, w jakich warunkach pracuję. Mam przyjemność i zaszczyt towarzyszyć pacjentkom w tych najpiękniejszych momentach ich życia, jak w tym najpiękniejszym momencie, jakim jest ciąża i poród. Mam przyjemność uczestniczyć w jednym z piękniejszych momentów. Dla mnie cały czas bardzo wzruszającym, jakim są narodziny dziecka. Ja pracuję jako adiunkt pełniąc obowiązki kierownika katedry perinatologii, ginekologii i ginekologii onkologicznej na Bydgoskim Kolegium Medicum UMK. Pracuję też w poradni perinatologii i medycyny matczyno-płodowej oraz mam zaszczyt od kilku lat być kierownikiem oddziału położniczo-ginekologicznego tutaj w Gdańsku. Towarzysząc tym pięknym chwilom, tym pięknym momentom, ja tak specjalnie przedłużam, ponieważ próbuję znaleźć słowa, które za chwileczkę usprawiedliwią to, co spróbuję państwu pokazać, to, z czym spróbuję się z państwem podzielić. Chciałbym tylko uprzedzić, że prezentacja będzie zawierała zdjęcia, które przedstawiają oczywiście w celach edukacyjnych, takich dydaktycznych, nieprawidłowości budowy anatomicznej, które spodziewam się, że mogą być przez państwa odebrane jako drastyczne.
Nie chcę przerzucać się tutaj określeniami i używać narracji tak zwanych grup pro-life, ale to, o czym się nie mówi, to są te fakty, te zdjęcia, te dane, te drobiazgi, o których chciałbym Państwu pokazać. Chciałbym, żebyśmy je obejrzeli po to, żebyśmy podnieśli swój poziom wiedzy, informacji i też świadomości na temat tego, jak wybrane przeze mnie, będę też tłumaczył, dlaczego wybrałem akurat te wady rozwojowe, przebiegają, wyglądają. Nie jest moim celem zszokowanie Państwa ani wywołanie obrzydzenia. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kilkukrotnie. Nie będę dzisiaj mówił o wadach genetycznych, o zespołach genetycznych, takich sensu stricte dotyczących pojedynczych zespołów chorobowych. Nie będę też mówił o wadach serca, które są ewidentnie najczęstszymi wadami. Ale chciałbym, żebyście Państwo tylko poczuli, wyobrazili sobie, że jeżeli przyjmuje się, że mniej więcej 2-5% dzieci rodzi się z wadami, to w Polsce, jeżeli mamy w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się około 335 tysięcy noworodków, to zachęcam Państwa, żebyście zadali sobie ten trud i spojrzeli, ile to jest 5%. Nie mówimy o pojedynczych zdarzeniach. Nie mówimy o pacjentce X czy Y. Mówimy o tysiącach osób, o tysiącach trudnych sytuacji. Najczęstszymi wadami, przy których zdarzyło mi się towarzyszyć, które spowodowały, że rodzice poprosili o terminację ciąży, to były wady centralnego układu nerwowego. Generalnie wady cewy nerwowej, określane często jako wady dysraficzne. Ten angielski skrót oznacza neurotubal defects, a tutaj na tym slajdzie macie Państwo zdjęcia. To są zdjęcia, które specjalnie, żeby nie budziło to kontrowersji, ściągnąłem po prostu z internetu. Kiedy Państwo wpiszecie bezmózgowie, zobaczycie, jak wygląda płód z bezmózgowiem. Bezmózgowie to jedna z częstszych wad centralnego układu nerwowego. Ona jest bardzo często związana z bezczaszkowiem. Jest taka pewna sekwencja, która wiąże się z tym, że jeżeli nie wytworzą się kości pokrywy czaszki, de facto nie chodzi o podstawę czaszki, ale kości pokrywy czaszki, to płyn mózgowo-rdzeniowy, proszę Państwa, zaczyna działać uszkadzająco na centralny układ nerwowy, czyli na mózgowie, doprowadzając do tego, że przez brak kości obnażona tkanka mózgowa zaczyna ulegać uszkodzeniu. Najczęściej, powtórzę, najczęściej w miażdżącej ilości przypadków nie mamy wytworzonego tyłu mózgowia. Tej części mózgowia, która odpowiada między innymi za oddychanie, czyli między innymi pnia mózgu. Tej części, która odpowiada za prawidłową akcję serca. Ale, bo oczywiście możemy mówić o całkowitym lub też częściowym bezmózgowiu i do tego za chwileczkę powrócę, ale w większości przypadków też nie ma tego pęcherzyka, z którego tworzyłyby się struktury przednie. A więc najczęściej nie ma płód oczu, nie ma górnej części twarzy. Tutaj na pierwszym slajdzie widzą Państwo, na tym pierwszym zdjęciu na slajdzie widzą Państwo płód, u którego nie ma pokrywy czaszki oraz tkanka mózgowa to czerwona, bardzo wrażliwa masa tkankowa, która odpowiada za tak naprawdę cierpienie płodu. Na kolejnym zdjęciach macie Państwo również płód z wytworzoną twarzoczaszką. Starałem się unikać tych bardziej drastycznych zdjęć, ale to są te oddające realia w najbardziej prawdziwy sposób. Przesłanka do terminacji ciąży, która została uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Julii Przyłębskiej, mówiła o tym, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami płodu, jest możliwość na prośbę pacjentki zakończenia tej ciąży. W tej przesłance również mówiono o tym, o nieuleczalnych wadach, nieprawidłowościach płodu, które doprowadzają, schorzeniach, które mogą zagrażać życiu.
Chciałem ograniczyć swoje emocje i spróbować to w sposób naukowy przedstawić, ale wczoraj wieczorem zmieniając te slajdy, wyrzucając większość z nich, pomyślałem sobie, że nie powstrzymam się i powiem, albo właściwie zapytam, czy ktoś z Państwa ma najmniejsze wątpliwości, że mamy do czynienia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami u tych płodów. Ten płód biologicznie zapewne czuje ból, ale nie ma absolutnie żadnej świadomości. Nie widzi, nie słyszy. W rzadkich przypadkach tych szczęśliwych, które Państwo możecie znaleźć, ponieważ są publikowane cały czas pojedyncze przypadki, kiedy wspomina się o tym, że płód z anencefalią, czyli bezmózgowy płód przecież żyje, to są te płody, u których rozwinęła się przednia część mózgowia. Te płody nie żyją, proszę Państwa, po to, by być świadomymi ludźmi. Ale tylko po to, żeby biło ich serce, żeby mogły się po prostu urodzić, żeby można było je ochrzcić. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że po nic innego. Tutaj na pierwszym zdjęciu, nie wiem jak u Państwa to widać u mnie na laptopie, jest bardzo mocno poruszające, kiedy mamy częściowy rozszczep i widać gałki oczne, które najczęściej są luźno osadzone w oczodołach. Tutaj na drugim zdjęciu macie Państwo być może urokliwe zdjęcie. Jak ktoś zrobił sobie z noworodkiem to zdjęcie. Dla mnie nie jest to w żaden sposób coś, co można było określić jako człowieczeństwo. I moim skromnym zdaniem robienie takiego zdjęcia i doprowadzanie takiego płodu na świat jest przysparzaniem mu jedynie cierpienia. Bezmózgowie dotyczy, proszę Państwa, jednego na 1000 do 2000 żywych urodzeń. W Polsce mamy kilkaset, nazwijmy to w ten sposób, żeby nikt później nie wytykał nam liczb, od 200 do 400 płodów, które się rodzą z bezmózgowiem. Powtórzę, kilkaset płodów. Na wcześniejszych etapach ciąży te płody często obumierają, bo nie mają nadnerczy, bo nie wytworzyła się tarczyca, bo mają upośledzone funkcjonowanie i kontrolę narządów wewnętrznych. My nie mówimy o jakiejś wadzie, ale mówimy o płodzie, o następnie noworodku, który w taki sposób ma funkcjonować. O tym się być może, proszę Państwa, nie mówi, jeżeli używa się narracji ze zdjęciami pokazującymi paluszki noworodka. Nie, to nie o to chodzi, żeby pokazać te zdjęcia podobne do tego, które widzieli Państwo na moim pierwszym slajdzie. Chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli też na to, o czym się właśnie nie mówi. Wśród cewy nerwowej mamy też przepuklinę mózgową. Encefalocele jest wypukleniem się z powodu ubytku w kościach czaszki przez oponę twardą i miękką tkanki mózgowej. Tutaj na tym zdjęciu macie Państwo akurat jedną z rzadszych form przepukliny mózgowej. To jest przepuklina przednia, bo ta tkanka mózgowa może znaleźć się w sitowiu, pomiędzy gałkami ocznymi, pomiędzy oczodołami. I płód ma szansę przeżyć. To jest ta narracja, o którą ja walczę, żeby ona przestała istnieć, ponieważ jak Państwo się spodziewacie, wielokrotnie zdarza mi się dyskutować na ten temat, bo ktoś mi mówi, no tak, ale przecież są prace mówiące, że laryngolodzy znajdują u kilkuletnich dzieci przepuklinę mózgową. Jest tam jakiś kawałek tkanki, przecież to dziecko się świetnie rozwija. Oczywiście, ale nie mówi się o tym, że to może być taki płód, jak tutaj na zdjęciu Państwo widzą. Te płody w co najmniej połowie przypadków mają wodogłowie. To są płody, u których w znakomitej ilości przypadków, to jest oczywiście zależne od tego, jak ta wada wygląda, w znakomitej ilości przypadków te płody będą niepełnosprawne intelektualnie. Te dzieci, które mają się rozwijać prawidłowo i zobaczylibyście Państwo zbliżenie paluszków i ktoś Państwa by mamił tymi
słodkościami i emocjami. To nie do końca tak wygląda. Chciałbym, żebyście zobaczyli Państwo tutaj, jak wygląda płód na tym zdjęciu z najczęstszą. To 80% przypadków przepuklina mózgowa potyliczna. Oczywiście, jeżeli płód będzie się kwalifikował do korekcji chirurgicznej, to chirurdzy dziecięcy, neurochirurdzy dziecięcy zrobią wszystko, co w ich mocy. Ale nie chcę, żebyśmy rozmawiali, ja przynajmniej nie zgadzam się na rozmowę o tych pojedynczych przypadkach, bo nie mówi się o tym, że jednak większość tych przypadków jest ciężkimi, nieodwracalnymi wadami. Większość z nich to zwyczajnie nieuleczalne w sensie konsekwencji stany, które doprowadzają do zagrożenia życia i zdrowia płodów. Przepuklina mózgowa jest jedną z tych rzadszych, o której rozmawiamy, wad cewy nerwowej. Tutaj na tym zdjęciu macie Państwo obnażoną tkankę mózgową w okolicy potylicy oraz dodatkowo radiogramy, żebyście zobaczyli Państwo, co się dzieje, kiedy ta tkanka ulega przemieszczeniu. To informując pacjentkę, informując parę, ciężarną parę spodziewającą się tego słodkiego bobasa, ja przepraszam, ale będę specjalnie to zestawiał z tym obrazem, to my musimy o tym poinformować i zdecydować, co dalej zrobić. Przepraszam. Mogliśmy pomóc i zdecydować. To jeden z piękniejszych przypadków. To chłopiec, którego zdjęcie obiegło cały świat. Chirurdzy szczękowo-twarzowi zoperowali ten płód. To płód z przepukliną i rozszczepem twarzoczaszki. Jest kilka. Na te kilka tysięcy w Polsce rocznie. Jest kilka takich przypadków, które możecie Państwo znaleźć w internecie. Zachęcam też do poczytania, jak wygląda życie tego uśmiechniętego chłopca. Wady cewy nerwowej to także sławetne przepukliny oponowo-rdzeniowe, czy też rozszczepy kręgosłupa. Mam zaszczyt kumplować się z doktorem Zamuńskim. Mateusz w Bytomiu, wcześniej jego ojciec, pan profesor, razem z panią profesor Olejek, byli tymi, którzy pierwsi zaczęli w Polsce robić open fetal surgeries. Otwiera się brzuch pacjentki, następnie otwiera się macicę, ustawia się odpowiednio takiego malucha i operuje się ten płód. Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak Mateusz przedstawia wyniki. W Warszawie u profesora Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, wykonuje się operacje fetoskopowe, czyli taka laparoskopia wewnątrz jamy macicy i też pomaga się tym płodom. Analizuje się wyniki i sprawdza, jak funkcjonują te dzieci. Natomiast kiedy ja muszę z pacjentką przedyskutować, czy po pierwsze kwalifikuje się do takiej operacji, to o tym już nikt nie wspomni, ponieważ to ja w większości przypadków muszę przekazać informację od kolegów, że biorąc pod uwagę, że w tym 14 tygodniu ciąży włodogłowie jest tak duże, że nie ma najmniejszej szansy, żeby odwrócić ten proces, który się zdarzył, to informuję Państwa o tym, że to jeden z trudniejszych momentów w moim pracy, i w moim życiu. To ja informuję tą parę, że móżdżek ich płodu jest wklinowany do otworu wielkiego. Informuję, że głowa ma kształt cytryny, a mamy określenia, które pomagają nam perinatologom też się odnaleźć w tym świecie, a móżdżek ma kształt banana. Informuję, że gdybyśmy nawet zrobili tam wspaniałą operację, bo przecież wszyscy o tym mówią, to chciałbym, żeby ta para pamiętała o tym, że tutaj mamy objaw cytryny, tutaj mamy przepuklinę, że noworodek będzie miał problem z kontrolą trzymania moczu.
I ja bardzo jestem skłonny zawsze w tych wszystkich przypadkach, w których jest możliwość naprawy jakiegokolwiek defektu, wspominać o tym. Ale w tym przypadku będą problemy z trzymaniem moczu. Jest wysoce prawdopodobne, że będą problemy z mobilnością i wysoce prawdopodobne, że na wózku inwalidzkim będzie jeździła ta osoba i prawdopodobnie może się zdarzyć wodogłowie. To są takie te najczęstsze trzy przypadki. Oczywiście w różnym nasileniu. I spodziewam się, że tak jak za każdym razem, kiedy opowiadam o wadach, zaraz odezwie się ktoś, kto mi powie, ale znamy takie dwa czy trzy przypadki. Znamy i o nich się mówi i bardzo się z tego cieszę. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, o czym się nie mówi. A nie mówi się też na przykład o holoprozencefalii. To wada dystraficzna centralnego układu nerwowego, w której nie dochodzi do prawidłowego rozwoju przodomózgowia. Tutaj mamy do czynienia z przodomózgowiem jednokomorowym. I oczywiście są różne postacie, ale na przykład postać alobarna, ta bezpłatowa, doprowadzi, cytując prezydenta, niechybnie do śmierci płodu. Chciałbym, żebyście wiedzieli Państwo, z czym mamy do czynienia, kiedy mózgowie nie ulega prawidłowemu rozwojowi. Dochodzi do rozszczepu twarzoczaszki. Tutaj na tym zdjęciu umieściłem cyklopię, czyli jeden z charakterystycznych objawów towarzyszących holoprozencefalii. 1 na 4000 porodów. Tutaj gałki oczne połączone ze sobą, widzicie Państwo tęczówki, jedna szpara oczna, a nad głową, nad okiem w tym miejscu znajduje się proboscis, czyli taki niejako nos. To są te obrazki, z którymi my się zmagamy. To są te wady, które próbujemy czasem narysować parze. To są te zdjęcia, które wychodząc ode mnie z gabinetu albo od każdego z nas, perinatologów, rodzice jak googlują, to widzą. Myślę, że trzask pękających serc tych rodziców jest równie poruszający, jak przynajmniej dla mnie, jak te zdjęcia. I oczywiście holoprozencefalia może być zdiagnozowana w 3., 4. roku życia, dopiero przy okazji jakichś innych badań, bo będzie to jedna z tych postaci łagodnych. Mówmy o tym, ale chciałbym, żebyśmy też powiedzieli o tym, że w wielu przypadkach to są tak trudne wady. Pośród wad płodu, poza wadami cewy nerwowej, tymi, które też dla mnie są bardzo charakterystycznymi i trudno obok nich przejść bez emocji, to dysplazje szkieletowe. Kiedy jakiś czas temu mówiłem o dysplazjach szkieletowych, ktoś mi wytknął, że zaczynam hejtować karłowatość. Nie, proszę Państwa. Achondroplazje i hipochondroplazje są ciężkimi i nieodwracalnymi wadami, ale to ważenie, z czym mamy do czynienia, z jak trudną, z jak silną wadą, nie należy do mnie, należy do rodziców. Poza tym mamy też dysostozję. Mamy też inne schorzenia dotyczące układu szkieletowego, mięśniowego, chrzęstnego. Ale mamy wreszcie pośród nich osteogenesis imperfecta, czyli wrodzoną łamliwość kości. Tutaj oszczędzę Państwu zdjęć, ponieważ tym, co mnie kiedyś najbardziej poruszyło, to była pacjentka w ciąży bliźniaczej, której jedna z córek miała wrodzoną łamliwość kości. Myślę, że ciężko jest Państwu zrozumieć, ale zachęcam do tego, żeby spróbować wczuć się
nie w to, co ja czułem, ale co czuła ta matka, kiedy przykładając głowicę, miałem wrażenie, że pod wpływem dotykania tego ucisku głowicy dochodzi do pękania kości. Tak jak tutaj na zdjęciu Państwo widzicie, w tym typie drugim, jest ich około 15 tych typów. Typ drugi jest typem śmiertelnym. Oczywiście możemy wskazywać na osobę X czy Y, która w mediach społecznościowych bryluje z osteogenesis imperfecta i wszystko w porządku. Ale chciałbym, żebyśmy też powiedzieli o tych płodach, z którymi w świetle aktualnej ustawy nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Natomiast ta pacjentka wtedy mnie zapytała, czy myśli pan doktor, że jak ja się przekładam z prawej na lewą stronę, to ja też doprowadzam do złamań u tego dziecka? Powiedziałem, że nie. Staram się nie kłamać, ale czasem nie mam wyboru. Dysplazje szkieletowe to dysplazja tutaj akurat tanatoforyczna. Proszę zobaczyć na te króciutkie kości w kształcie słuchawek telefonu tą nieproporcjonalnie dużą głowę. I broń Boże, nie chodzi mi o to, że to dziecko jest zachowanie wszelkich proporcji i języka, że to brzydkie dziecko, tak? Bo ktoś mógłby tak powiedzieć. Nie, proszę Państwa. Te dzieci, one umierają w wyniku, w przypadku niektórych dysplazji szkieletowych, w wyniku tego, że klatka piersiowa jest nieprawidłowo rozwinięta. Centralny układ nerwowy być może tak, ale klatka piersiowa nie. To tak zwana dysplazja śmiertelna. To są te przypadki, które się zdarzają raz na 4, 5, 10, 20 tysięcy. Zachęcam jeszcze raz do wzięcia komórki w rękę i przeliczenia na 335 tysięcy porodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak częste jest to schorzenie. Tutaj achondrogeneza. Mamy dwa rodzaje. Na początku chciałem Państwa zanudzić tym, jak Frank Caro Houston Harris, czym się różni od Langer-Sardinio, ale daruję sobie. Proszę spojrzeć tylko na tą klateczkę. Ta klatka uniemożliwia wzięcie oddechu. Tam są charakterystyczne wady genetyczne, które do tego doprowadziły. To są mutacje, które zdarzają się de novo, po prostu, bo tak. Ale jak się zdarzą, i wyobrażam sobie, że jestem tym rodzicem, chciałbym zrobić wszystko, żeby moje dziecko miało szansę urodzić się wcześniej i nie dożyć terminu porodu. To wady powłok. Wady powłok są bardzo wdzięcznymi, chciałem powiedzieć, wadami, ponieważ chirurdzy dziecięcy mają doskonałe wyniki w leczeniu tych wad. Jak spojrzycie Państwo, tutaj jest specjalny taki worek, w który wkłada się jelita znajdujące się poza brzuszkiem dzieciaka, żeby one nie uległy uszkodzeniu. I da się wiele z tych wad naprawić, da się dużo rzeczy zrobić. Jak wczoraj próbowałem wygooglować na platformach naukowych gastroschizę, to wyświetliły się setki, tysiące prac pokazujących dobre wyniki. Nie mówi się o tym, proszę Państwa, że jak w 12 tygodniu ciąży dziecko nie ma powłok jamy brzusznej. Tutaj na prawym zdjęciu macie Państwo pentalogię Cantrella, taki zbitek wad wynikających z braku powłok jamy brzusznej, części klatki piersiowej, mostka i przepony. To te narządy są na zewnątrz. Po lewej stronie widzicie Państwo płód, którego wątroba, serce i jelita są na zewnątrz. To my uczymy się, jak zdiagnozować, czy te jelita nie uległy tak zwanemu zadzierzgnięciu, czy nie ulegają właśnie martwicy i czy nie zaczynają gnić wewnątrz macicznie. Żeby było trochę optymistyczniej na chwilę, chciałem też powiedzieć o tym, że Polska jest jednym z tych krajów, gdzie mamy możliwość leczenia wrodzonej przepukliny przeponowej. Bardzo dobre wyniki wśród tych płodów, którym uda się być zakwalifikowanymi do operacji.
Ta swoją drogą bardzo ciekawa wada, ponieważ płuca, proszę Państwa, rozwijają się w ten sposób, że muszą ulegać też rozszerzaniu, w wyniku rozszerzania się klatki piersiowej płodu. Tak też dojrzewają płuca. W przypadku, kiedy jest ubytek w przeponie i narządy jamy brzusznej uciskają na płuca, to one nie mogą się rozwinąć. Funduje się dziecku taką drugą trochę wadę, czyli robi się operację feto, czyli fetoskopowo dokonuje się okluzji tchawicy, wkłada się specjalny balon, przez to płyn z oskrzeli nie może wypływać i te płuca powiększają się. Dołożenie tej drugiej wady jest czymś wspaniałym, ponieważ te płuca dzięki temu, później się robi tak zwaną procedurę exit, wyciąga ten balon okołoporodowo i chirurdzy dziecięcy mogą zoperować te dzieciaki. Okazuje się, że przeżywalność wynosi nawet 60%. Nie mówi się o tym, że 60% to są płody, które nie przeżywają. I pośród płodów, które mają na przykład w klatce piersiowej wątrobę, oczywiście takich płodów nie będziemy kwalifikowali. Opowiadając Państwu o tym wszystkim, chcę, żebyśmy też myśleli, nie nawet tak jak ja, że zawsze pozytywnie, ja jestem jedną z tych osób, która jest pozytywnie nastawiona do życia, z wielkim optymizmem patrzę na medycynę i jej postęp. Wspaniale jest mieć narzędzia, możliwości do pomocy, ale wspaniale też mieć narzędzia i możliwości stanięcia za wyborem matki, ciężarnej kobiety i jej partnera i posiadania narzędzia, które też nam w tej sytuacji pomoże. To ostatni ze slajdów, na który chciałbym, żeby był taki, że mniej to więcej. Nie wiem, czy Państwo widzą, bo z kolei tutaj patrzę na ściany, że jest dość ciemny ten obraz. To jest zespół odwróconej perfuzji tętniczej, tak zwany zespół TRAP. Dotyczy on powikłanej ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, gdy dochodzi do zaburzonego przepływu krwi. W pewnym momencie mamy wrażenie, że to jest swoją drogą ciekawe, ponieważ mówimy o acardiac twin, czyli o bezsercowym płodzie. Ten płód pierwotnie miał serce, ale w wyniku odwróconego przepływu tętniczego dochodzi do, no proszę wybaczyć mój język, takiego swoistego zaniknięcia serca. Wydaje nam się, że mamy bliźniaka, który nie żyje, ale ten bliźniak zaczyna rosnąć, zaczyna się powiększać. Czy zwrócili Państwo uwagę na to zdjęcie, że ten bliźniak nie ma głowy? Gryzę się w język, bo nie mam siły, a boję się, że zacznę się za chwileczkę denerwować, ale chciałbym, żebyście tylko Państwo wiedzieli, że w przypadku takich ciąż bliźniaczych, niezależnie co by mówiono, bo oczywiście wy lekarze macie możliwości, mamy przecież przepisy, róbcie to, co trzeba. Nie. Nie możemy też w takich sytuacjach zadziałać. To są te sytuacje, o których się nie mówi. To jest ta część z tych wad, pewien wycinek, z którymi zmagamy się każdego dnia. Przypominam, komórki, jeżeli macie Państwo, jak sobie przeliczycie, ile to jest set tysięcy przypadków, to zmienia nagle optykę. Nie mówimy o pojedynczych osobach, o pojedynczych parach. Zresztą nawet gdybyśmy mówili, to każda z tych pojedynczych sytuacji jest głęboko dotykającą rodziców, którzy nie mają możliwości wyboru. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Panie Doktorze. Czy może są pytania do Pana Doktora? Jest pytanie? Czy była wykonana aborcja? Oczywiście. Jest pytanie z profilu, tutaj mamy na profilu. Pytanie dotyczące, pani zadaje, a mnie ciekawi, co może mieć wpływ na takie wady? Mamy, proszę Państwa, ogromną ilość wad i ogromną ilość przyczyn. Najczęściej są to czynniki genetyczne, czyli mutacje powstające de novo, czyli proszę wybaczyć znowu mój język, ale wydaje mi się, że to jest dość mocno adekwatne, bo tak.
bo tak się po prostu czasem dzieje, tak się zdarzyło. W wielu przypadkach są to niedobory pewnych minerałów, w innych przypadkach są to narażenia na czynniki szkodliwe. W przypadku wad centralnego układu nerwowego wszyscy wspominamy o sławetnym kwasie foliowym, chociaż też badania wskazują, że pomimo fortyfikacji zarówno pożywienia, jak i odpowiedniej suplementacji, dalej odsetek części z tych wad dysgraficznych nie ulega zmianom. Myślę, że to na inny też czas, bo rozmowa o wadach i o profilaktyce jest fascynującą dyscypliną. Natomiast, tak jak jeszcze raz powtórzę, te wady dzieją się i nie mamy możliwości, nie zmienia się ich odsetek w populacji ogólnej. Jest od 2 do 4% rodzących się płodów. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jest ułamek setna tego, co się uczycie na studiach, a później w gabinetach lekarskich, na salach operacyjnych? Wady centralnego, generalnie wady układu nerwowego, to właśnie wczoraj jak przeglądałem tak na szybko książkę, mówię, spojrzę sobie, ona ma 2,5 tysiąca stron. To są te wady, to są te nieprawidłowości, których jest ogromna ilość, sprowadzanie problemu do tego, że pozwolę sobie, bo już mnie tutaj popychasz ku temu, to co mnie najbardziej denerwuje, że terminowane płody to były te płody, które były płodami z podejrzeniem na przykład zespołu X czy zespołu Y. To jest coś, co jest po prostu absolutną nieprawdą, absolutnym kłamstwem i to jest to właśnie, o czym ja dlatego tutaj jestem przed Państwem, bo o tym się nie mówi, że te płody wyglądają właśnie w taki sposób. To, o czym zachęcam Państwa do wsparcia naszej inicjatywy i filmu, o tym się nie mówi. No, pozwoliłem sobie opowiedzieć jednym z trudniejszych moich wydarzeń, jak razem z położną próbowaliśmy oddać godność tej matce, która urodziła płód i to był... To był akranius, ale taki dość nietypowy przypadek z po prostu płuc z wielką dziurą w głowie, z której się po prostu wylewał mózg. I jak ja patrzyłem, jak ona właśnie zgarniała ten mózg, to jest obraz, który ja bardzo często przywołuję. Niektórzy uważają, że dość mocno wyświechtany, ale go nigdy nie zapomnę i będę zawsze dalej wspominał, że zacząłem się głosować, cholera, że to są te sytuacje, z którymi... No bardzo ciężko się pogodzić i zrozumieć, dlaczego nie byliśmy w stanie zachować się godnie na innych etapach, wcześniejszych etapach. Wy jako lekarze, jako pielęgniarze, położne, przepraszam, wiecie o wielu sytuacjach, o których my zwykli zjadacze chleba zajmujący się kompletnie czymś innym nie mamy pojęcia. I to podczas naszych wielokrotnych rozmów od lutego, taka moja refleksja, że my po prostu nie wiemy o tym, jak bardzo wpływa to na personel medyczny, na lekarzy, na pielęgniarki. Także tu na twoje ręce, dla twojego zespołu naprawdę duże podziękowania za to, co robicie i jak wspieracie kobiety. Dziękuję. Także teraz zapraszamy panią doktor... Annę Michalik, panią doktor położnictwa. Jest pani położną? Tak. Zaraz pani doktor się przedstawi. A ja tylko chciałabym trochę powiedzieć o naszym projekcie, wymienić ambasadorów projektu, o tym się nie mówi. Wśród zacnych ambasadorów mamy panią Wandę Traczyk-Stawską, która na jednym z filmów mówi do nas: brońcie się kobiety. Pana Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji, pana Kamila Baleje, dziennikarza, panią Zuzannę Bernat, aktorkę, panią Beatę Borucką, mądrobabcie, pani Joanna Brodzik, aktorka, pan Andrzej Chyra, aktor, pani Katarzyna Kasia, filozofka, dziennikarka,
pani Beata Kawka, aktorka, pani Renata Kim, dziennikarka, pani Karolina Ludczyn-Fridek, aktorka, Litka Makowska, Trójmiejska Akcja Kobieca, Katarzyna Michalska, aktorka, pani Dorota Stalińska, aktorka, pan Marek Siódym, aktor, pani Kamila Ściborek, aktorka i pan Mirosław Zbrojewicz. Bardzo państwu dziękujemy za to wsparcie. I to jest dla nas ważne, bo dodaje nam wiary i siły. A pani doktor, oddajemy głos. Dzień dobry państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jak już tutaj szanowna organizatorka mnie przedstawiła, jestem położną. W swojej drodze zawodowej łączę i pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym, pracuję ze studentami położnictwa, jak również łączę praktykę szpitalną. Pracowałam na oddziale położnictwa izolacyjnego, czyli na oddziale, gdzie dokonywało się, bądź teraz w o wiele mniejszym zakresie dokonuje się zabiegów terminacji ciąży. Jakby wynikiem tej pracy był mój doktorat. Pracowałam również emocjonalnie na zupełnie drugim biegunie, czyli na salach porodowych. Więc znam różne strony praktyki położniczej i chciałabym podziękować za zaproszenie, żeby móc zabrać głos w imieniu położnych, tych, które towarzyszą kobietom przed, w trakcie, szczególnie w trakcie i po zabiegu terminacji, jak również położnym, które pracują na salach porodowych i chciałabym, żeby to też tutaj wybrzmiało, żebyśmy o tym nie zapomnieli, ponieważ my również w naszej praktyce towarzyszymy kobietom, które świadomie odstępują od zabiegu terminacji, bądź takim, które nie miały możliwości skorzystać z zabiegu terminacji. I towarzyszymy kobietom, które rodzą dziecko śmiertelnie chore, dziecko zdeformowane, dziecko, dla którego rokowania są bardzo niepewne, takie, które być może odejdzie wkrótce po porodzie, takie, które obumarło wewnątrzmacicznie. A więc jesteśmy tutaj po to, żeby mówić. Jesteśmy po to, żeby opowiadać o naszej praktyce, ale być też swego rodzaju takim rezonansem i opowiadać o historii kobiet, o tym, jak zmienia się nasza praktyka po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja szczerze się przyznam, że jak patrzę na swoją 16-letnią pracę jako położna, tak jak wspomniałam, w różnych miejscach, to nie przypominam sobie takiego okresu, kiedy o tym rzeczywiście się mówiło. Myśmy tak naprawdę nigdy nie mówili głośno o terminacji ciąży, o kwalifikacji do terminacji ciąży, o tym, czym tak naprawdę są wady, jak one wyglądają, jak wygląda w ogóle procedura terminacji ciąży, jak ona się fizycznie odbywa. Nie mówiliśmy również o doświadczeniu trudnego porodu, o porodzie dziecka śmiertelnie chorego, o porodzie dziecka, które niedługo umrze, bądź o przyjęciu na siebie ciężaru, o świadomym przyjęciu bądź nieświadomym przyjęciu na siebie ciężaru rodzicielstwa dziecka chorego. Natomiast pamiętam, że w 2011 roku, jak prowadziłam swoje badania właśnie w grupie kobiet, w grupie ciężarnych, które miały informacje o istniejącej wadzie płodu i miały podjąć decyzję, czy tą ciążę kontynuować, czy tą ciążę przerwać. Mnie interesował ten proces decyzyjny. W sensie chciałam wiedzieć, jak on wygląda, dlaczego niektóre kobiety decydują się na kontynuację ciąży, a inne decydują się na jej przerwanie. I pamiętam, że jak zatwierdzałam swój temat badawczy, to jeden z członków komisji powiedział mi, że pani to chyba chce być sławna, dlatego pani się chce tym zajmować. Mówię tutaj o tym dlatego, że chciałabym pokazać, myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, czym jest mówienie o temacie, którym się dzisiaj zajmujemy. Ono może przynieść złą sławę, może przynieść metkę bycia kontrowersyjnym, ale tak naprawdę wydaje się, że w obecnej sytuacji już nie możemy milczeć, tylko musimy rzetelnie opowiadać o tej części naszej dyżurowej praktyki położniczej. Czyli przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego my również za dużo nie mówiliśmy. Ja powiem szczerze, że paradoksalnie mam trochę wrażenie, że my w tej chwili mówimy więcej. Ale mówimy bardziej o dramatach kobiet, z którymi przychodzi nam się mierzyć, wtedy kiedy pozbawiono je prawa wyboru.
Proszę zwrócić uwagę, przed październikiem 2020 roku, tak naprawdę trzeba by było powiedzieć przed końcem stycznia ówczesnego roku, ponieważ po wyroku, jeszcze przed jego ogłoszeniem, na kilka miesięcy procedury terminacji wróciły. To nie było tak, że też w tym czasie wszystkie kobiety były odsyłane, jednak dla części kobiet ta praktyka była jeszcze dostępna. Rzeczywiście po ogłoszeniu tego wyroku, na początku tego roku rzeczywiście możliwość przerwania ciąży po stwierdzeniu wady upłodu wycofano z praktyki. Jeżeli chodzi o procedury diagnostyki, które mogliśmy zaoferować kobiecie wcześniej i teraz, one są doskonałe, one są na światowym poziomie. Nasi perinatolodzy, położnicy, genetycy są w stanie zobaczyć, zdiagnozować wady płodu na bardzo wczesnym etapie ciąży. Potem następuje proces konsultacji, udzielania informacji, ewentualnie rozmowa o możliwościach terapeutycznych bądź o ich braku. No i dalej pytanie, co dalej? Wcześniej mieliśmy możliwość zaoferowania działania, czyli kobiety miały możliwość wyboru. Wtedy, gdy nieakceptowalne było dla nich kontynuowanie ciąży, mogły zdecydować się na jej przerwanie. Bezpiecznie, w miejscach do tego wyznaczonych, w szpitalach trzeciego stopnia referencji, w czasie bezpiecznej procedury z osobami, które im towarzyszyły, które je wspierały, które były do tego przygotowane. Wiem, że razem z wprowadzeniem zakazu przerywania ciąży po stwierdzeniu wady była taka koncepcja, żeby wszystkie kobiety, u których stwierdzono wadę płodu, kierować pod opiekę hospicjów perinatalnych. To są takie miejsca, które zajmują się kobietami i po stracie ciąży, kobietami, które wiedzą, że dziecko jest śmiertelnie chore na przykład, bądź w ogóle chore. Miejsca o tyle wspaniałe, że sieciują specjalistów różnych dziedzin. Jest ich w Polsce kilkanaście, zlokalizowane są w większości w dużych miastach i niestety nie dla wszystkich kobiet ta opieka jest dostępna, a dwa, nie dla wszystkich kobiet jest to działanie akceptowalne. Czyli cały czas mamy do czynienia z kobietami, które rzeczywiście wymagają innego rodzaju pomocy. Wcześniej, tak jak już wspominałam, kobieta mogła zdecydować się na kontynuację ciąży bądź na jej przerwanie. Kontynuację i jeżeli była to wada letalna, na jakby zostawienie wszystkiego własnemu biegowi bądź przyjęcie na siebie rodzicielstwa dziecka chorego. Bądź w przypadku braku możliwości terapeutycznych, bądź zgodnie z decyzją, którą podjęła, mogła zdecydować się na terminację ciąży. Ja chciałabym tylko, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Nigdy nie było żadnego konkretnego indeksu wad. Mianowicie ustawodawca nigdy, to nie było tak, że była jakaś lista, do której się odwoływaliśmy. Tak? W przypadku tej wady ciąży możemy przerwać, w przypadku tej nie. To zawsze była indywidualna konsultacja pomiędzy kobietą a jej lekarzem, bądź innego rodzaju specjalistą, którego opieki ona wymagała. To wszystko było rozważane w sposób bardzo zindywidualizowany, w sposób taki, który wspierał życzenie kobiety. Natomiast jeżeli ona nie mogła otrzymać procedury, której wymagała, mogliśmy ją skierować do ośrodka, który na przykład wykonywał procedury przerwania ciąży. Nadmienię jeszcze, pamiętajmy o tym, że w zupełnie inny sposób podejmuje się decyzję o losach ciąży, wtedy kiedy jest to wada jednoznacznie letalna. Wiemy, że dziecko nie przeżyje, że obumrze wewnątrzmacicznie bądź zginie krótko po porodzie. Jeżeli tej wadzie jeszcze towarzyszy olbrzymia deformacja, to jest zupełnie inny proces decyzyjny. Inaczej podejmuje się decyzję o losach ciąży, wtedy kiedy wiemy, że wada nie jest jednoznacznie letalna. Kiedy wiemy, że wada istnieje, dziecko przeżyje, ale wada ma znaczący wpływ na przyszłą jakość życia. Czyli para wie, że będzie musiała przyjąć na siebie właśnie ciężar rodzicielstwa dziecka chorego. Na różnym stopniu choroby, czasami głęboko upośledzonego, czasami wymagającego długotrwałej, kosztownej terapii w wyspecjalizowanych ośrodkach. I podkreślam, kobiety miały wybór. Były takie, które decydowały się na przerwanie ciąży i były takie, które decydowały się na jej kontynuację. My to przyjmowaliśmy i opiekowaliśmy się nimi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i zgodnie ze swoim doświadczeniem. To, co wiedzieliśmy, to to, że pacjentki, które decydowały się na przerwanie ciąży, kierowały się głównie tym, jakiego rodzaju wada została stwierdzona,
Czyli najczęściej były to wady ośrodkowego układu nerwowego i wady uwarunkowane zaburzeniami kariotypu, jak na przykład zespół Edwardsa, zespół Pato czy zespół Downa. To są dane zgodne z danymi w różnych populacjach na świecie. Tak samo było też w Polsce. Bardzo ważny w procesie decyzyjnym był etap ciąży, na którym zdiagnozowano wadę. Im wcześniej w ciąży postawiono diagnozę, tym większa była tendencja do tego, żeby tą ciążę przerwać, niż ją kontynuować. I tutaj może nadmienię, nawiążę do badań holenderskich na dużej grupie ciężarnych, które przechodziły terminację ciąży. W tych badaniach badano proces adaptacji. Adaptacji po przerwaniu ciąży, czyli ten proces takiego powrotu do zdrowia psychospołecznego. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że kiedy po zakończeniu procedury pacjentka wychodzi do domu, to ten problem jakby się kończy w momencie przekroczenia progu szpitala. Kiedy pacjentka wraca do domu, ona również potrzebuje wsparcia ze względu na bardzo ciężkie wydarzenie, które ją dotknęło. Proces adaptacji przebiegał z tym mniejszymi zaburzeniami w tych badaniach, o których wspominam, im wcześniej była przeprowadzona procedura. Tam akurat wymieniono 14 tydzień ciąży. Jeżeli mamy do czynienia z terminacją już większej ciąży, rzeczywiście te procesy, te problemy dotyczące adaptacji wśród tej grupy kobiet były większe. Tutaj na przykład proszę jeszcze zwrócić uwagę, że takim ważnym momentem może być moment, kiedy pacjentka zaczyna odczuwać ruchy płodu. U pierwiastki to jest koło 20 tygodnia ciąży, u wielorodki to jest koło 17-18 tygodnia ciąży. W Polsce ustawodawca tutaj nigdy nie określił żadnego cenzusu czasowego. Tam było napisane, że można przerwać ciążę do momentu osiągnięcia zdolności samodzielnego życia poza organizmem matki. W praktyce i tak trzymano się tego 22-23 tygodnia. Natomiast no tutaj można by było rzeczywiście rozważyć, kiedy płód, zdjęcia przed chwilą Państwo widzieli w wykładzie doktora Sochy. No trzeba zapytać, kiedy takie dzieci mają zdolność osiągania samodzielnego życia poza organizmem matki. Oczywiście udzielenie rodzicom informacji o możliwościach terapeutycznych czy zapewnienie dostępu do terapii zawsze było czynnikiem, który wzbudzał nadzieję, który powodował, że ta decyzja ewentualnie o terminacji ciąży, jakby ona trochę się oddalała. Tak z takich czynników pozamedycznych, proszę mi jeszcze pozwolić powiedzieć, że kobiety, które terminowały ciążę, na pierwszym miejscu wymieniały, że chcą uniknąć cierpienia dziecka. To był pierwszoplanowy powód. Kobiety, które decydowały się na kontynuację ciąży, dla nich pierwszoplanowym, takim najważniejszym powodem, dla którego podjęły taką decyzję, była religijność. One gdyby zgodnie z zasadami swojej wiary nie godzą się na przerwanie ciąży w żadnym wypadku. Dodam jeszcze od siebie jako dygresję, że religijność była bardzo ważną, deklarowaną wartością życiową w obydwu grupach. Wydaje mi się, że to też jest bardzo interesujący aspekt. Proszę Państwa, osoby, które towarzyszą, być może te, które mnie w tej chwili słuchają, które mają w swojej praktyce doświadczenie towarzyszenia kobietom w czasie utraty ciąży, w czasie terminacji ciąży, w czasie porodu dziecka śmiertelnie chorego czy dziecka, dla którego wiemy, że rokowania są bardzo złe, wiedzą, że to jest obcowanie z człowiekiem w jednym z najtrudniejszych momentów jego życia. Wiedzą, że to jest obcowanie z człowiekiem w najczystszej rozpaczy. Poziom emocji w momencie oczekiwania na poród, w momencie oczekiwania na poronienie, w momencie, kiedy przyjmujemy płód, kiedy przyjmujemy noworodka, poziom emocji jest gigantyczny. Poziom rozpaczy, z którymi się mierzymy, jest również gigantyczny. To wcale nie jest tak, że kobiety, które decydują się na terminację ciąży, z jakiegoś powodu im jest łatwiej, lżej, że one decydują się na tą łatwiejszą drogę. Żałoba wystąpi w jednej i w drugiej sytuacji. Wiedza, której w moim odczuciu
odczuciu nam bardzo brakowało w tej części praktyki, to jest właśnie wiedza o procesie adaptacji. Wspomniałam, że te kobiety bardzo szybko ginęły nam z oczu. One były wypisywane ze szpitala jak najszybciej, żeby skrócić ten okres medycznej procedury. I rzadko udawało się z perspektywy szpitala uzyskać takie sprzężenie zwrotne, jak one funkcjonują właśnie w czasie tego procesu adaptacji, w czasie tego procesu powrotu do zdrowia psychospołecznego. Jak one wbudowują to doświadczenie, które je dotknęło w swoje indywidualne życie. Tak samo życie rodziny. Podkreślę, to problem nie kończy się w momencie zakończenia procedury szpitalnej. Nawet bym powiedziała, że on się dopiero zaczyna. Rzeczywiście brakowało nam takiego feedbacku ze strony tych kobiet, brakowało nam takiego zinstytucjonalizowanego systemu wsparcia tych kobiet. Pokażę liczby, myślę, że doskonale znane. To są oficjalne dane publikowane rokrocznie przez Ministerstwo Zdrowia na temat wykonanych terminacji ciąży pomiędzy rokiem 2010 a 2020. Środkowa kolumna pokazuje nam, ile w Polsce według oficjalnych danych wykonywano przerwań ciąż ze wskazań właśnie po zakończonej procedurze diagnostyki prenatalnej, czyli ze wskazań takich, że płód był obarczony wadą płodu. Proszę zwrócić uwagę, to jest około 1000 procedur rocznie i w zależności od roku, 94, 97%, 98% wszystkich procedur to były właśnie procedury ze wskazań po zakończonej diagnostyce prenatalnej. I teraz proszę Państwa, właśnie mniej więcej w takiej sytuacji zostaje nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To, że mamy toczącą się pandemię, która wszystkiego nie ułatwia, jakby w tym momencie postawię kropkę. Ale myślę, że dużego stopnia naiwnością jest myśleć, że te kobiety, które nie akceptują kontynuacji ciąży po stwierdzeniu wady u płodu, które do tej pory mogły skorzystać z prawa wyboru, że one tak naprawdę nam gdzieś giną, że one nie będą trzymały się tej swojej decyzji. Co się dzieje po wyroku? Okazuje się, że mamy taką sytuację, mamy kobietę z realnym problemem medycznym, która rzeczywiście jak nigdy potrzebuje pomocy, jako że zespół, który się nią opiekuje, lekarz, który się nią opiekuje, nie jest w stanie jej udzielić tej pomocy, nie może skorzystać z tej przesłanki, żeby zaoferować jej przerwanie ciąży. Więc kobiety te opuszczają system opieki położniczej, przepraszam za słowa, ale wychodzą z nadzoru położniczego i szukają alternatywnych rozwiązań. Organizacje, które ułatwiają wyjazdy za granicę, tudzież mają taką możliwość, że dostarczają środki do wywołania poronienia w domu, pokazują, że kobiety, które zgłosiły się do nich, te liczby kobiet, które zgłosiły się do tych organizacji, idą w setki, jeśli nie w tysiące, jest koniec listopada. Czyli to jest dla mnie jako położnej szczególnie dramatyczne, że te kobiety po prostu od nas odchodzą, szukają alternatywnych rozwiązań. Napisałam tutaj, że praktyka kształtuje się od nowa, ponieważ jako że te kobiety znajdują się poza kontrolą systemu, to co ze sobą przynoszą z powrotem, te historie, jakie słyszymy, czasami wprawiają nas w osłupienie. Ja prowadzę takie seminarium dla studentów studiów magisterskich położnictwa. Na drugim roku, tak w większości to są już osoby, które pracują, które mają doświadczenia właściwie z całej Polski. Seminarium zawsze dotyczyło takiej analizy możliwości postępowania po stwierdzeniu wady. Mówiliśmy o terminacji, jak ona wygląda, jak się ją wykonuje, jak wygląda procedura, jak kobiecie towarzyszyć. I tak samo, jeżeli kobieta nie miała możliwości podjęcia decyzji, bądź świadomie zdecydowała się na odstąpienie od terminacji, mówiliśmy o tym, jak też takiej kobiecie towarzyszyć. Natomiast ostatnie seminarium już po wyroku TK tak naprawdę dotyczyło wymiany doświadczeń. I położne opowiadają historie o pacjentkach, które groziły, że wyskoczą oknem, jeżeli ciąża będzie kontynuowana. Opowiadają historie o pacjentkach, które wyjechały za granicę, gdzie wykonano
przerwanie ciąży na bardzo wczesnym etapie, ale po powrocie do Polski okazało się, że są komplikacje. Pacjentka krwawi, musi zgłosić się z powrotem do polskiego szpitala i tak naprawdę przechodzi wszystko jeszcze raz. Historia o pacjentkach, które zgłaszają się z masywnym krwawieniem po próbie przerwań dużej ciąży w domu. Historie pacjentek, które się tułają od jednej poradni, od jednego szpitala do drugiego. Historie pacjentek, które nie kończą procesu diagnostyki prenatalnej, czyli nie korzystają z doświadczenia i wiedzy ludzi, którzy naprawdę są na fantastycznym światowym poziomie w swoich dziedzinach, tylko po prostu od nich odchodzą. Co myślę, że jest bardzo trudnym czasem dla polskiej opieki okołoporodowej. I jako położna, bo tak naprawdę w centrum mojej praktyki jest zdrowa ciężarna, zdrowy, dobry poród, zdrowy noworodek. I jako położna chciałabym powiedzieć coś, co nas zaskoczyło, mianowicie, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego położył się cieniem na całej opiece okołoporodowej. Proszę Państwa, znacząco wzrósł poziom lęku, tego specyficznego lęku przed ciążą i porodem. Pogłębił się brak zaufania do nas, do praktyki opieki okołoporodowej, co bardzo mocno wpływa na komunikację. I teraz jakby to nie jest moja myśl, ani moja sugestia, tylko to jest bardzo dobrze obadane i opisane od lat 90. Mianowicie duży poziom lęku przed porodem i brak prawidłowej komunikacji w czasie porodu na sali porodowej to są czynniki źle rokujące dla przebiegu tego porodu drogami i siłami natury. Podwyższony poziom lęku, nieprawidłowa komunikacja w czasie porodu, brak zaufania do położnej, do lekarza, którzy sprawują opiekę, wpływają na wydłużony czas pierwszego i drugiego okresu porodu. Wpływają na zwiększony odsetek interwencji, które są wykonywane w czasie porodu. Wpływają na podwyższony odsetek cięć cesarskich, śródporodowych, nagłych cięć cesarskich. A nawet na kształtowanie się więzi, w tym wczesnym etapie poporodowym, więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Wydaje mi się, że jest to efekt, którego nikt nie przewidział, ale również jest to aktualny element naszej praktyki okołoporodowej. Wydawałoby się, że w zakresie zupełnie innym niż ten, którego dotyczył wyrok TK. Proszę Państwa, spotykamy się po to, żeby mówić. Ja jako położna chciałabym zaapelować do innych położnych, do praktyków opieki położniczej, do lekarzy, położników, perinatologów, genetyków, do specjalistów, którzy się zajmują wszechstronnie rozumianym zdrowiem psychicznym kobiet, o to, żeby mówić, o to, żeby zabierać głos. Ze względu na to, że myślę, że jak nigdy aktualnie potrzebujemy liderów i potrzebujemy mocnych głosów w naszym codziennym, dyżurowym, gabinetowym życiu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za głos. Poznałyśmy się niedawno. To prawda. Przez telefon. Pani doktor Anna Michalik od razu się zgodziła na to, że wystąpi na tej konferencji i opowie o swoim doświadczeniu, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wejdzie Pani do naszego zespołu projektowego. To takie oficjalne i tak z góry mówię. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Może to Pani doktor? To ja chciałabym tak podsumować może trochę, że to nasze spotkanie, ten nasz otwarty wykład, dziękuję, ma być tak naprawdę zaczynem, bo cóż można przez te 2 godziny powiedzieć o medycynie, o postępie, o tym, co wszystko się dzieje w nauce. To jest totalnie telegraficzny skrót i to ma być zaczyn do tego, żeby mówić o problemach, które spowodowało oświadczenie Trybunału Julii Przyłębskiej, o tym, że przede wszystkim to kobieta powinna mieć wolny wybór i to ona wraz z partnerem, mężem powinna decydować. To musi być jej głos i jej wolny wybór, czy chce terminować ciążę, czy chce urodzić. A jeżeli chce urodzić, to czy dostanie odpowiednie wsparcie.
Zdrowie psychiczne kobiet, rodziny, badania prenatalne, zaufanie do lekarzy, a przede wszystkim prawo. Między innymi na ten wykład otrzymało zaproszenie adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku i również inne adwokackie rady otrzymały zaproszenie. I mamy nadzieję, że kolejne spotkanie to będzie spotkanie na niwie prawnej. Ponieważ wśród naszych ambasadorów jest pan Adam Bodnar oraz pan sędzia Igor Tuleja, i tu naprawdę mamy mocnych prawników, aby mówić o podstawach prawnych, które powodują tak duże zamieszanie i słyszycie sami państwo, jak wpływają na zdrowie i życie kobiet. Teraz pytanie, czy są pytania? Gdzieś na czacie się może pojawiły, ktoś widział? Ja na pewno mam pytanie zanotowane tutaj dotyczące... dotyczące wad genetycznych. Czy to jest wina rodziców, panie doktorze? Może to... Rozumiem, że pytanie brzmi, czy to wina rodziców, że płody obarczone są ciężkimi, nieodwracalnymi, nieuleczalnymi schorzeniami? Nie. I koniec. Nie, absolutnie nie. To jest jedno z tych częstszych pytań, które zdarza się mi słyszeć. I im dłużej pracuję, tym coraz krócej odpowiadam. Nie i koniec, proszę Państwa. Wiemy, jakie są czynniki, wiemy, co się dzieje metabolicznie z pacjentkami, wiemy, skąd się biorą wady genetyczne, skąd się biorą tak zwane mutacje punktowe czy też zespołowe schorzenia. Nie. I to dla nas jako gatunku, w sensie takim zwierzęcym, biologicznym, odsetek wad i nieprawidłowości jest ustalony na pewnym poziomie. I on się nie zmieni. On będzie wynosił tyle, ile wynosi. To jest to kilka procent, które tyle było i jest. To ja nie miałem szansy tutaj dzielić się emocjami, tymi relacjami z pacjentkami, które mamy, ale to też w kontekście tego, że są pewne rzeczy, które się nie zmieniają. Bardzo dziękuję pani doktor w ogóle za podzielenie się tymi doświadczeniami. To też jest tak, że te pacjentki, które miały kiedyś możliwość wyboru i chciały zdecydować o zakończeniu ciąży, to one tą ciążę zakończą. Jak mówił prezes Polski, każdy rozgarnięty człowiek znajdzie na to sposób i wyjedzie i załatwi sobie wyjazd, zorganizuje. Tak? Wystarczy być tym trochę rozgarniętym, wychodzi na to. Dla mnie to jest po prostu jako Polaka zwyczajnie ogromny policzek, bo to nie chodzi o to, żeby wyjechać sobie i zrobić gdzieś aborcję. Zacząłem od tego, że się coś nie zmienia. Niezależnie od tego, jak przyjmiemy restrykcyjne prawo antyaborcyjne, odsetek porodów, ta ilość tych poronień nie ulegnie zmianie. Ilość aborcji nie ulegnie zmniejszeniu. Nie udaje się tego zrobić i to są dane, z którymi musimy się pogodzić. Tyle tylko, że te pacjentki właśnie wyjdą spod naszej opieki. One zginą, nie będą pod naszą kuratelą, nie będą mogły skorzystać z pomocy naszej, gdzie my jako lekarze, jako położne jesteśmy taką swoistą emanacją państwa i opieki, która powinna być sprawowana nad pacjentkami. Tymi, które podjęły taką, a nie inną decyzję. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, ja miałem też zaszczyt wielokrotnie pracować i organizować akcje. Niektórzy uważają, że po tej drugiej stronie, po żadnej drugiej stronie, my zawsze stoimy po stronie pacjentek. Ta druga strona to są te pacjentki, które decydują się na donoszenie ciąży, które potrzebują tego, żeby poród odbył się w sposób naturalny, w czasie, w którym to natura zdecyduje.
Ja mam tak samo ogromny szacunek do tych pacjentek, tak samo silnie będę im pomagał, będę wspierał, będę działał i działam w hospicjach perinatalnych i będę tworzył warunki do tego, żeby te pacjentki mogły urodzić, pożegnać się z umierającym noworodkiem. To właśnie chodzi o to, że my zawsze staniemy po stronie pacjentek. Natomiast my, jako państwo, jako ochrona zdrowia, polska ochrona zdrowia, tracimy pewną grupę kobiet. Te dane, myślę, że one są i tak niedoszacowane, no ale ile by to nie było, proszę państwa, 1000. Nie wiem, może to w dzisiejszych czasach na nikim nie robi wrażenia, jak słyszymy w ciągu tygodnia więcej osób umiera z powodu COVID, co też jest po prostu jakimś gnojostwem strasznym, bo nie robimy z tym nic, ale 1000 kobiet tracimy spod naszej opieki. Rykoszetem dzieje się też tak, że te kobiety, które nie zrobiły nic złego, one po prostu czują i potrzebują podjąć decyzję i wziąć swoje życie w ręce i zadziałać tak, jak by chciały. Te kobiety, my je tracimy, a dodatkowo rykoszetem tracimy też zaufanie innych pacjentek. Tracimy nasz autorytet. No, dyskusja, która się toczy teraz, bardzo mi się nie chciało ześlizgiwać na temat zdarzeń z przyczyny, ale to też jest tak, że to na nas, pracownikach ochrony zdrowia, to się odbija. Na położnych, na lekarzach. To są ogromne straty. Przepraszam, że się tak ześlizgnąłem, bo odpowiedź na to pytanie brzmi, jeszcze raz powiem głośno i wyraźnie, nie. Wady letalne, choroby płodu w znakomitej większości przypadków nie są w żaden sposób możliwe do zmodyfikowania. Możemy je dobrze diagnozować, a naprawdę jesteśmy w tym świetni. Tylko róbmy to. Nie traćmy tych pacjentek też do diagnostyki prenatalnej, do terapii płodu, która pomimo tego, że pokazywałem, że też tą ciemną stronę dzisiaj, to o czym się normalnie nie mówi, jest doskonała i Polska jest w świetnym miejscu, jeżeli chodzi o medycynę matczyno-płodową, o położnictwo, niezależnie jakbyśmy narzekali. Nie psujmy tego wszystkiego, co osiągnęliśmy przez dziesiątki lat. A antybiotyki, a antykoncepcja? To też było jeszcze jedno pytanie. Szczepionki. A gówno prawda. Nie, przepraszam. Jeszcze raz i mocniej. Nie, ale tak trzeba. Jeszcze raz i mocniej. Nie, no powiedziałem, a gówno prawda. No nie. Jeżeli chodzi o szczepionki, to pozwolę sobie tylko to skomentować, ponieważ to jest temat, z którym zdarza mi się zmagać ostatnio bardzo często. Pamiętam, jak zacząłem mówić o tym, że ciężarne powinny być szczepione przeciwko SARS-CoV-2, przeciwko COVID-19 i zaczęły się wielkie dyskusje. Później na szczęście mieliśmy ogromną rzeszę pracownic ciężarnych ochrony zdrowia, które w Stanach Zjednoczonych stanowiły podwaliny pewnych badań. Teraz wiemy, że ciąża jest niezależnym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu po COVID i zgonu. Wiedzieliśmy, że w NHS-ie, czyli tym NFZ-cie w Wielkiej Brytanii, co szósta osoba na intensywnej terapii COVID to są kobiety ciężarne lub po porodzie. No my teraz to widzimy po prostu bardzo namacalnie, co z tymi pacjentkami się dzieje. Nie, szczepionki nie są złem, szczepionki są błogosławieństwem. Po 28 tygodniu szczepionka na krztusiec, szczepionka na grypę, szczepionka na COVID. To jest najpiękniejszy z prezentów, które matka może zaoferować płodowi. To są te przeciwciała, które uzyskuje. Antybiotyki, wszelkiego rodzaju leki, no teratogenność, czyli doprowadzanie do wad jest mniejszym problemem poprzez farmakoterapię przyjmowaną, aniżeli nieprzyjmowanie. Te schorzenia zarówno wirusowe, niektóre bakteryjne, pasożytnicze, one wszystkie są dużo, dużo większym problemem. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Niezaszczepione ciężarne. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak jakaś super laurka dla nas, ale
staniemy nawet za tymi przestraszonymi, nierozsądnymi, zwyczajnie głupio postępującymi pacjentkami, tymi, które uległy dezinformacji. To, czy pacjentka jest zaszczepiona, czy nie, jest dla nas ekstremalnie ważną informacją. Natomiast w toku postępowania takiego matczyno-płodowego, no to jest trochę irrelewantne, ponieważ będziemy w każdej sytuacji robili wszystko, żeby tym ciężarnym oczywiście pomóc. Zresztą mam wrażenie, że każdemu pacjentowi, a najlepszym przykładem tego jest to, jak wyglądają oddziały intensywnej terapii COVID. One są obłożone, oddziały są obłożone w miażdżącej ilości przypadków osobami, które są właśnie niezaszczepione. To wszyscy im pomagamy. To rozumiem, że to mogło panią niepokoić, ale to dla mnie oczywiste, tak, pomagamy. W szpitalu, w którym pracuję, nie ma to żadnego znaczenia, w tym sensie, że ta opieka jest dokładnie taka sama. Ale nasz apel do wszystkich kobiet, które są w ciąży, że szczepienia przeciwko COVID są bezpieczne dla dziecka i dla kobiety, prawda? Są absolutnie bezpieczne, pożądane, ratują życia ciężarnych. Doktor Anna Parzyńska, która była jako pierwszą osobą, prelegentką na naszym spotkaniu, zaszczepiła się. Zaszczepiła się i... Będąc w ciąży. Tak, będąc w ciąży w tym sensie mówię, tak, bo to było w domyśle. Dziękuję. Nie. Przynajmniej nie są mi znane żadne dane, które by potwierdzały taką sugestię, która może być zawarta w tym pytaniu. Nie, to nie tak się dzieje. Jeżeli mogę pozwolić sobie tutaj podzielić się swoimi emocjami, to szczerze jestem przekonany, chciałbym, żebyście państwo też to wzięli jako prawdę i doświadczenie moje i wszystkich kolegów. My w jakich warunkach byśmy nie pracowali, czy to będzie szpital powiatowy dobrze lub źle wyposażony, czy to będzie szpital uniwersytecki dobrze czy źle wyposażony, czy będzie nami rządził ktoś z partii aktualnie będącej u władzy, czy też będącej w opozycji. Ja przynajmniej patrząc na moich kolegów i na siebie wiem, co my robimy. My po prostu bardzo ciężko pracujemy. Zapieprzamy po prostu. Te wszystkie dyskusje, które się czasem toczą, one są jakimiś tam dystraktorami, które gdzieś nam psują pomysł i koncepcję pracy. My się denerwujemy, pewnym rzeczom się sprzeciwiamy. Natomiast pacjenci, w mojej sytuacji pacjentki, te rodziny są dla nas zawsze najważniejszymi osobami. Tutaj w tej sytuacji, kiedy mówimy o dostępie do badań prenatalnych, o podejmowanych działaniach, coś, co dla mnie, jeżeli ktoś z państwa kiedyś słyszał, jak się wypowiadałem, ale sam sobie teraz myślę o sobie, że byłem jakimś głupkiem, krótko widzącym. Ja nie rozumiałem, o co chodzi z tak zwanym efektem mrożącym. Myślałem sobie, no ale co, no nagle teraz wszyscy zaczniemy jakoś inaczej działać, inaczej myśleć. No byli mądrzejsi ode mnie, którzy to wymyślili, zdefiniowali. A ja na szczęście zmądrzałem, albo inaczej doświadczenie mi pokazało, że to tak jest. W różnorakim kontekście pewnie będziecie państwo wiedzieli, o czym mówimy. To nie jest tak, że lekarz X, Y, Z sobie coś wymyśla. Nie, jeżeli widzimy, że w całym kraju wszyscy zaczynamy w pewien sposób działać, myśleć, funkcjonować, no to jest jedynym faktem, z jakim powinniśmy się zmierzyć. Jeżeli pewne działania, decyzje, narracja czyjaś doprowadza do tego, że zaczynamy inaczej funkcjonować, to nie jest jakaś zbiorowa psychoza wszystkich lekarzy, wszystkich położnych w kraju. Nie, no to jest ten efekt mrożący pewnych decyzji. To jest tak samo z badaniami prenatalnymi. O tym mówiła doktor Parzyńska, o tym my wszyscy mówimy i możemy się zrzymać. No jak to możliwe, że lekarz może nie mówić pacjentce o tym, że płód ma wadę, albo odwlekać postawienie tej diagnozy. Jestem absolutnie daleki od tego, żeby kogokolwiek tłumaczyć, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, jaki mechanizm tym rządzi, gdzie
słysząc właśnie to, co się słyszy, też zaczyna się inaczej właśnie myśleć, czuć, oddychać i traci się jakąś czujność. I ewidentnie tak się dzieje, że jeden z lekarzy, który chciałby kiedyś, parę lat temu, odsunąć możliwość diagnostyki, no nie pozwalał sobie na to, bo zupełnie był inny klimat. Ten taki efekt mrożący, pozytywny, go też obejmował. A teraz, kiedy działa w takich, a nie innych warunkach, pozwala sobie na przekraczanie pewnej granicy. Albo jeżeli słyszy, że a to i tak nic nie da, no to nie ma co. Pacjentki teoretycznie powinny też walczyć o dobrą diagnostykę, o świetnego lekarza. Ale też mają gdzieś to przekonanie, skąd to się wzięło. No faktem jest, że boją się i myślą sobie, że przecież i tak nie będzie można nic zrobić. A no to po co będę tam korzystała z tego skierowania. I też część kobiet po prostu nie pójdzie na tę diagnostykę prenatalną. Więc myślę sobie, że tutaj akurat NFZ, na którym zawsze wieszamy psy, jest w jednej z najgorszych sytuacji, tak swoją drogą. Ma po prostu pewne pieniądze, które musi wydać i nie ma możliwości zrobienia zbyt wiele. Nie, to nie. To jest struktury. No, ja się najbardziej boję właśnie efektu mrożącego tej zmiany sposobu myślenia i działania. Czy ja myślę, że to w tym pytaniu chodziło o klauzulę sumienia i o Podkarpacie, bo przecież głośno się o tym mówi, że na Podkarpaciu nie są wykonywane badania prenatalne. Ja tylko mogę się podzielić pewną informacją. Też już o niej wielokrotnie mówiłem publicznie, jak w ramach specjalizacji z perinatologii rozmawialiśmy z kolegami z Podkarpacia i ja pytałem wprost, gdzieś po kursie siedzimy na kolacji przy wódce, ja mówię, słuchaj stary, no jak to się dzieje po prostu, że wy tam wszyscy macie klauzulę sumienia, no przecież rozmawiam tutaj z tobą, normalny jesteś, nie masz problemu z niczym. On mówi, no nie, no ale wiesz, no po prostu pracuję w tym szpitalu i już, no tutaj nami rządzi nie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tylko na przykład niech będzie wojewoda tam na Podkarpaciu, który jest jakby właścicielem, albo inaczej to jest spółka właśnie samorządu i oni są z takiej, a nie z innej opcji. No więc dyrektor po prostu nas wszystkich wezwał i musieliśmy podpisać po prostu klauzulę sumienia. Więc no, wszyscy podpisali pojedynczo, nie można niby zbiorowo, ale skoro każdy z ginekologów podpisał, no to jest po wszystkim. Chce tam pracować, no to tam tak pracuje. Więc no, dla mnie przerażający jest właśnie ten jakby poziom działania, to ludzkie zło, które się dzieje, dotyka pojedyncze osoby. Czyli znowu nauka ustępuje presji politycznej i nierozsądnemu w ogóle podejściu do medycyny. Tak się dzieje. Zostanę jeszcze, nie pozwolę to się odepchnąć, ale chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że jak pracujemy z pacjentką, to jest to, co jest najtrudniejsze, przynajmniej dla mnie. Ja zapominam wtedy o wielu rzeczach, bo możemy sobie toczyć dyskusje, tak jak tutaj spotykamy się, piękna sala, jest wszystko fajnie. Czasem przed kamerą, z jakimś dziennikarzem rozmowa. Natomiast kiedy siedzi naprzeciwko lekarza płacząca para z miłości, szacunku, głębokiego przekonania, chcą zakończyć ciążę, bo chcą przerwać cierpienie dziecka. Nie chcą pozwolić na to, żeby ta ciąża dalej się rozwijała, bo to dla nich jest jak kontynuacja uporczywej terapii, krzywdzenie własnego płodu. To ja nie mogę im teraz nic zaoferować. Mi chodzi właśnie o taki wybór, o te pojedyncze sytuacje. Ale na te pojedyncze sytuacje, to co wpływa, to właśnie to coś, co jest mi dalekie. Myślę, że o tym też tak trochę rozmawiamy. Mamy prawo, mamy pewne decyzje polityczne, mamy pewne duże jakieś organy. Ja nie umiem może jakoś super politycznie mówić, nie umiem się odnaleźć też w tym, ja tego po prostu głęboko nie rozumiem. Chciałbym, żeby prawo było narzędziem, instrumentem do naszych wolności, do naszego szczęścia, do naszej akceptacji i możliwości zdecydowania o tym, jak godnie żyć. Jeszcze jedno pytanie. Proszę o publiczne wyliczenie procentów ciąż nieprawidłowych. Te 2-4% z 365 tysięcy porodów rocznie to 40 porodów dziennie. Hmm.
być może musiał... Nieprawidłowych ciąż, czyli 40 nieprawidłowych ciąż. Tak, oczywiście wśród tych wad mówimy też o tych tak zwanych major and minor abnormalities, przepraszam, że z angielskiego, ale jakby tymi, nie wiem jak je nazwać, małymi wadami, czy też dużymi wadami. Wada wadzie jest nierówna, ale też to, o czym jeszcze raz dziękuję koleżance położnej, mówiła ona, mamy doświadczenie. Mamy naukę, same wady układu nerwowego, tak, to książka, która u mnie w sypialni leży, 2500 stron. My naprawdę wiemy indywidualnie, jak ocenić daną sytuację. To nie jest tak, że działamy zero-jedynkowo. Nie, ale w każdym z tych przypadków analizujemy to pod wieloma kątami i to bardzo ciężko jest wspomnieć o każdym z tych pojedynczych przypadków i nie może być też zdefiniowane, że śmierć miałaby nastąpić niechybnie lub chybnie. Ale pozostawienie pewnej wolności też nam, lekarzom w porozumieniu z ciężarną parą pozwalało podjąć pewne decyzje. Chciałbym, żeby pozwoliło podjąć te decyzje, które są najlepsze. Tak, te, które to nigdy nie jest tak, że jest dobra lub zła decyzja. Są lepsze lub gorsze. One zwykle mają konsekwencje. To, o czym mówimy, chociażby żałoba. Żałoba ma poszczególne etapy. Przeżycie tej żałoby w inny sposób może będzie wyglądało z boku, ale każdy z tych etapów jest ważny. Zaburzenie na którymkolwiek z tych etapów będzie powodowało zespoły stresu pourazowego, będzie wpływało na późniejsze życie kobiet. Dla mnie, zresztą zawsze staram się jakby nie mówić o tym, co ja czuję, ale jeżeli jedna z pacjentek uważa, że dla niej najgodniejszym będzie doprowadzić do fizjologicznego zakończenia ciąży pod postacią obumarcia wewnątrzmacicznego i porodu, to ona tak czuje, wie i chociażby w kontekście samej żałoby to będzie to, co pozwoli jej przeżyć prawidłową żałobę. Ta pacjentka, która by siłą potencjalnie miała być skierowana do hospicjum perinatalnego, jest dla mnie wprost poddawana torturom, jeżeli ona nie ma akceptacji na to, nie ma zgody w sobie na takie postępowania, a jeszcze dodatkowo ma być integrowana całą tą skądinąd przepiękną filozofią, to ona piękna dla niej w ogóle nie jest i doświadczy po prostu traumy. To jest dla mnie jak tortura wprost. Czyli to do pacjentki powinno należeć ostatnie zdanie, a nie do polityków? Tak. Oczywiście zawsze zaczynam się jąkać, czy aby na pewno razem, ale dajmy możliwości wyboru, a zapewniam, że pacjentki, kobiety, pary będą wiedziały w porozumieniu z lekarzami, co zrobić. Nie znam tych statystyk oczywiście, jak to się odbywa. One nie są też pewnie w żaden sposób jakoś super jasno ujawniane. Natomiast ja mogę tylko Państwu powiedzieć, jak ja pracuję. Ja pracuję wraz z moim zespołem na podstawie i w granicach prawa. Jeżeli mamy pacjentkę i mamy spełnione odpowiednie przesłanki stwierdzające zagrożenie jej zdrowia i życia, to my na podstawie tego prawa działamy. Ale to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to co mnie najbardziej boli, to jest to właśnie prawo do możliwości wyboru i znalezienia się w sytuacji wad. Tych wad, o których Państwu mówiłem, to nie jest tak zwane podejrzenie zespołu Downa. To są konkretne, poszczególne wady, o których nie mówiliśmy chyba kiedyś ze względu na swoisty takt, na to, że o pewnych rzeczach się nie mówi. Dla mnie tytuł tej kampanii teraz o tym się nie mówi ma zupełnie inny wydźwięk w chwili obecnej. I cieszę się, że zaczęliśmy o tym mówić, chociaż też mam chwilami pewien dyskomfort, że mówię o tym, co tak trudne, osobiste. Od razu, jakby z automatu, procedurami, opieką psychologiczną.
żebym się politycznie ja może zachował. Standard organizacyjny opieki okołoporodowej oczywiście nakłada na nas obowiązek zapewnienia takiej opieki, ale zdarzyło się już słyszeć, że i to jest fakt, kiedy trafia do nas pacjentka na przykład z poronieniem zatrzymanym w 9 czy 10 tygodniu, podejmujemy wspólnie decyzję na szpitalnym oddziale ratunkowym, że nie będziemy indukowali tego poronienia, nie kierujemy pacjentki na procedurę opróżnienia jamy macicy instrumentalną. Pacjentka chce poczekać tydzień, dwa, zobaczyć, czy samoistnie rozpocznie się poronienie. No jak? Ta pacjentka ma być objęta opieką psychologiczną. Oczywiście możemy to obejść, wpisać, że odbyliśmy z pacjentką rozmowę wspierającą, że kierujemy pacjentkę do poradni psychologicznej, zachęcamy do skorzystania z psychologa tu czy tam. Ale no, realia są troszeczkę inne i to się nie dzieje. Te pacjentki no, w praktyce nie są obejmowane opieką tak często pewnie, jak tego byśmy sobie życzyli. Tak, w szpitalu, w którym pracuję, jest psycholog, ale ten psycholog nie pracuje oczywiście w godzinach wieczorno-nocnych, więc, no, więc niestety takiej możliwości nie ma, żebyśmy udzielili tej pomocy pacjentce, która o 23 zjawia się w SORT. Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tym, że to jest tak, że pacjentka, która ma zdiagnozowany w poradni na finansowanej z funduszy publicznych przez NFZ, ma zdiagnozowaną nieprawidłowości i wady płodu. Większość ginekologów, to kamyczek do naszego ogródka, nie wie, gdzie taką pacjentkę wysłać, nie wie, jak ma się zachować. Pacjentka trafia czasem do poradni badań prenatalnych, tam coś usłyszy, ma wrócić do swojego ginekologa, wizyta u tego ginekologa jest za tydzień, dwa i ta pacjentka ląduje gdzieś w takiej próżni nicości. No oficjalnie tak, wszystkie pacjentki są objęte opieką psychologiczną. W praktyce to jest bardzo indywidualne i zależne ściśle od tego lekarza, który tu teraz z pacjentką siedzi, rozmawia, działa. To on czasem jest na niej psychologiem. To ta położna, która zakładając historię choroby, rozmawia z pacjentką, często jest jej największym wsparciem. To jeszcze na zakończenie z taką informacją do polityków. Nie ma czegoś takiego jak lista wad embryopatologicznych. Nie można tego wyliczyć. Nie ma, nie było. Nie i ma. No, moim zdaniem szaleństwem by było uważać, że kiedykolwiek będzie taka lista. Czyli nie można tego wyliczyć. To musi być zdrowy rozsądek, wiedza lekarzy, decyzja kobiety i partnera. Zgadzam się. Dziękuję jeszcze. Dziękujemy. To była sesja pytań i odpowiedzi, a na zakończenie chcielibyśmy Państwu pokazać trailer filmu, na który zbieramy pieniądze na stronie www.otymsieniemówi.pl. Tam znajdziecie pełną informację o projekcie, który realizujemy właśnie z panem doktorem Maciejem Sochą, z panią doktor Anną Parzyńską, ale jeszcze z panią doktor Aleksandrą Krasowską i doktor Mają Herman. To są dwie psychiatrki, które w dniu 22 października w Warszawie na konferencji pod Trybunałem Konstytucyjnym opowiedziały o zdrowiu psychicznym kobiet, jak bardzo się pogorszyło i to, o czym pani doktor Michalik mówiła, jak to wpłynęło na ciążę, jak to wpłynęło na status właśnie zdrowia. I jeszcze jedna ważna rzecz. W naszym projekcie współautorką projektu jest Monika Sawicka-Kacprzak, która doświadczyła ciąży z wadą letalną. To było bezmózgowie. Miała wybór 20 parę lat temu, dokonała tego wyboru. I ona opowiada podczas takiego filmu zapowiadającego w ogóle kampanię, więc warto jej posłuchać, dlaczego walczy teraz o kobiety. Tak naprawdę o każdą z nas, bo to może spotkać każdą kobietę. To jest niezależne i to może trafić w każdej rodzinie. I to nie jest tak, że ktoś jest chroniony specjalnie, bo nie wiem, ma pieniądze, ma status, ma wykształcenie. Nie, to po prostu się może zdarzyć w każdej rodzinie. A co gorsza, w tych trudnych sytuacjach
To jest tak, że osoby z terenów wiejskich i małowiejskich, kobiety, są w bardzo trudnej sytuacji, bo one naprawdę będą miały problem, żeby szybko i skutecznie trafić pod właściwą opiekę lekarską, chociażby do Gdańska, czy do Olsztyna, czy do jakiegokolwiek innego większego miasta wojewódzkiego. Także teraz zapraszam na trailer, który zrobił Marek Osiecimski, który jest tutaj na sali. A państwo, którzy oglądacie transmisję, później obejrzycie, dostaniecie jeszcze taki specjalny link, więc będziecie mogli bezpośrednio obejrzeć. A teraz z nami zanurzcie się w tej historii, która jest prawdziwa. To nie jest aktorka. I posłuchajcie tego, co mówi. I na tym zakończymy konferencję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 4a ustęp 1 punkt 2 oraz artykułu 4a ustęp 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993. Człowiek dostał takiego szoku, że w pierwszej chwili to wzięłam nożyczki i obcięłam po prostu włosy. Człowiek ma wrażenie, że po prostu odchodzi od zmysłów. To jest coś koszmarnego. Po prostu dzieci patrzą, jak matka się odbija od ściany do ściany i nie wiedzą, o co chodzi. W jego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka, ewentualnie... Człowiek miał w pewnym momencie myśli samobójcze. Tylko świadomość, że są jeszcze dzieci w tym wszystkim i jak gdyby wsparcie w mężu, jak gdyby to spowodowało, że tu jeszcze jestem, że tu rozmawiamy. Oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację oraz artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 oraz artykuł 4a ustęp 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia. To są tak poważne uszkodzenia, że absolutnie, że to praktycznie od narodzin jeden wielki ból dla tego dziecka. Przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia, koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji. Zdawało mi się, że słysząc o takich przypadkach, że rozumiem te kobiety. Ale tylko mi się zdawało, że ja rozumiem. Że podzielam ich ból. Ten ból jest po prostu dużo większy niż mi się wydawało. Nie jestem w stanie tego zrozumieć tak naprawdę. Teraz jestem tego w pełni świadoma, dopóki sam człowiek tego po prostu nie przeżyje. Nie doświadczy na własnej skórze. Jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ci, co podjęli tą decyzję, powinni stać za tych biurek, pójść do tych rodzin, które mają tak ciężko chore dzieci, żeby się przez tydzień nimi zajęli i zobaczyli, jak to jest ciężko. Najgorsze jest tym wszystkim to, że ludzie oceniają nas, kobiety, w takich sytuacjach.
skoro Chrystus nie oceniał, to żeby tam jakim prawem ci wszyscy inni śmiertelnicy plują na nas i rzucają tymi kamieniami. Orzeczenie zapadło większością głosów. Tak. Także jeszcze raz na zakończenie, żeby bardzo dobrze wybrzmiało to, że to jest obywatelski, oddolny projekt i on nie powstanie bez państwa. Każda złotówka jest bardzo ważna, każde 10 zł, 20 zł, to tylko dzięki wam może powstać ten projekt. Dzięki wam powstanie ten film, w którym oddamy głos specjalistom, lekarzom oraz kobietom, które doświadczyły ciąży z wadą embriopatologiczną. Tymi, które miały wybór i tymi, które nie miały wyboru. I to jest nasz cel i to jest nasza zbiórka. Także pamiętajcie państwo, zapraszamy na zrzutkę. Nie możemy liczyć na państwo polskie, w związku z tym musimy liczyć sami na siebie i bardzo prosimy o wsparcie. Dziękuję.